Radio CKP.IDE. Witam Państwa, Danuta Stefanko. W dzisiejszej audycji Radia CKP.IDE moim i Państwa gościem jest dziennikarz, pisarz i podróżnik, który obecnie relacjonuje trwającą wojnę rosyjsko-ukraińską, Tomasz Grzywaczewski. Witam serdecznie i bardzo dziękuję, że chciałeś się połączyć z nami. Dzień dobry, pięknie dziękuję za zaproszenie i witam Państwa serdecznie. 24 lutego minął rok od wybuchu pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej, która jednak trwa już od 9 lat. Porozmawiamy zatem o obecnej sytuacji Ukrainy, też o perspektywach rozwoju tej sytuacji i o sytuacji międzynarodowej, ale na początku opowiedz proszę, jaka jest sytuacja w miejscowościach, w których ostatnio byłeś, bo tutaj powiem naszym słuchaczom, że niedawno wróciłeś z Donbasu. Tak, ja przez większą część lutego byłem na Donbasie w kilku różnych miejscach. Byliśmy między innymi razem z moją ekipą telewizyjną pod Bachmutem, ale byliśmy również w Awdijiwce, w okolicach Marinki, bliżej Łymania, a zatem właściwie w tych wszystkich miejscach, gdzie teraz toczą się najcięższe walki. Oczywiście sytuacja jest najbardziej skomplikowana w okolicach Bachmutu, choć wojskom rosyjskim cały czas nie udało się ani zdobyć, ani nawet w pełni okrążyć tego miasta. Ale rzeczywiście w lutym Rosjanie zajęli kilka niewielkich miejscowości na północ od Bachmutu i niebezpiecznie zbliżyli się do ostatniej drogi, jaką wojska ukraińskie są w stanie dostarczać do Bachmutu zapasy oraz nowych żołnierzy. W tym momencie w zasadzie wszystkie drogi prowadzące do Bachmutu są pod kontrolą ogniową rosyjską. Zatem sytuacja jest bardzo skomplikowana. Bardzo ciężkie walki toczą się również w okolicach Awdijiwki. Kiedy my tam byliśmy, to w zasadzie w całym mieście słychać było eksplozje i rzeczywiście sytuacja była niezwykle napięta. Mieliśmy też okazję dotrzeć na pierwszą linię frontu, na tą tak zwaną linię zerową pod Donieckiem. My tam byliśmy w okopach zaledwie, oczywiście ukraińskich okopach, zaledwie 800 metrów od rosyjskich żołnierzy. Rosjan można było zobaczyć przez lornetkę. Ale to, co najważniejsze, jeżeli chodzi o to konkretne miejsce, ja oczywiście nie mogę podać jego dokładnej lokalizacji, ale to, że te okopy zostały wykopane, stworzone nie po 24 lutego ubiegłego roku, ale jeszcze w roku 2014 i 2015. I ja myślę, że to miejsce dobitnie pokazuje, że po pierwsze, tak jak wspomniałaś, ta wojna rozpoczęła się nie w roku 2022, ale w roku 2014 rozpoczęła się od nielegalnej aneksji Krymu, a potem rosyjskiej agresji na Donbas. To, co obserwujemy od ostatnich ponad już 12 miesięcy, to oczywiście ogromna eskalacja tych walk, ta tak zwana pełnoskalowa inwazja, ale myślę, że ważne jest to, aby podkreślać, że wojna rozpoczęła się o wiele, wiele wcześniej. Niestety społeczność międzynarodowa pozwoliła na to, żeby przez już niemalże 9 lat, wtedy 8 lat, w sercu Europy, w samym centrum naszego kontynentu toczył się konflikt, żeby tam były wypalone wsie, żeby tam były okopy, żeby tam ginęli ludzie. I niestety ja jestem przekonany właśnie, że ta bierność świata przede wszystkim zachodniego, to przyzwolenie na tę bandycką agresję zachęciło zbrodniarza wojennego Władimira Putina do rozpoczęcia tej wielkiej ofensywy. Przekonało go, że świat pozostanie bierny, nawet jeżeli Kreml zdecyduje się zniszczyć całe państwo ukraińskie i zniszczyć naród ukraiński. Na szczęście ten 24 lutego 2022 roku był momentem przebudzenia, momentem, kiedy rzeczywiście społeczność zachodnia, państwa członkowskie NATO postanowiły wesprzeć Ukrainę, ale w mojej ocenie ta decyzja przyszła za późno. Gdyby Rosję zatrzymano, gdyby Rosję pokonano, przede wszystkim pokonano w tym miejscu, w którym ja byłem, tam na Donbasie, gdyby to wydarzyło się wiele lat temu, to do tej potwornej wielkiej inwazji w mojej ocenie by nie doszło. Ale to miejsce pokazuje też, że są takie odcinki linii frontu, gdzie Rosjanom przez prawie 9 lat nie udało się zdobyć nawet metra ukraińskiej ziemi. To pokazuje bohaterstwo żołnierzy ukraińskich, tę wolę walki, tę determinację do tego, żeby bronić Ukrainę przed rosyjskimi najeźdźcami. Właśnie w pierwszych dniach wojny pamiętam te dni takie pełne niepokoju. Dla mnie najbardziej zaskakujące było to, że Europa i to takie niby wszechmogące NATO dopuściło do tej wojny, bo przecież nie ma szans, by nie można było tej wojnie zapobiec. Tak, to jest tym bardziej szokujące, biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne.
Myślę tutaj o polityce tak zwanego epeasementu z lat 30., która doprowadziła do wybuchu II wojny światowej. Wtedy też przecież pozwolono Hitlerowi najpierw na remilitaryzację i zajęcie terenów zachodnich, potem dopuszczono do Anschlussu Austrii, wreszcie do zajęcia czeskich Sudetów i de facto do rozbioru Czechosłowacji. Za każdym razem wtedy, w latach 30., politykom, przywódcom europejskim wydawało się, że można zaspokoić ten imperialny, zbrodniczy apetyt Hitlera. Okazało się, że te wszystkie ustępstwa tylko go zachęciły do tego, żeby rozpoczął potworną, najstraszniejszą wojnę w dziejach ludzkości. Ja mam wrażenie, że tutaj niestety świat zachodni popełnił te same błędy. Wydawało się, że Putina można jakoś obłaskawić, że oddając mu Krym, że godząc się na częściowe zamrożenie konfliktu na Donbasie w ramach niesławnego porozumienia Mińsk II, uda się właśnie zaspokoić apetyt tym razem Putina. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. Ja myślę, że w szczególności Polska, my Polacy zdawaliśmy sobie sprawę, że taka polityka, właśnie polityka ustępstw, polityka zaspokajania apetytów zbrodniarzy jest drogą do katastrofy, do klęski. Myślę, że o tym doskonale wiedzieli również Ukraińcy, wiedzieli o tym mieszkańcy chociażby państw bałtyckich, no ale mimo wszystko wtedy nasz wspólny głos, głos Europy Środkowej, nie był słyszalny na arenie międzynarodowej. Często oskarżano nas, że jesteśmy rusofobami, że my demonizujemy Rosję, że przecież z Putinem i jego świtą można się porozumieć. Ten rok niestety pokazał, że mieliśmy rację, chociaż oczywiście byłoby lepiej, gdybyśmy to my, a nie Zachód się mylili. Ale tak jak nauczyła nas historia i nauczyły nas te wydarzenia, zbrodniarzy, ludzi, którzy chcą odbudować imperium, można powstrzymać tylko siłą. Tego apetytu nie można zaspokoić. To jest bardzo gorzka lekcja. Ona niestety przyszła za późno, to otrzeźwienie przyszło za późno. I cenę za te błędy dzisiaj płacą Ukraińcy ginący na froncie, płacą niewinni ukraińscy cywile ginący w swoich domach, bombardowanych przez rosyjskich bandytów. Właśnie wracając do sytuacji na froncie, mówi się o wielkiej rosyjskiej ofensywie i tutaj zdania wojskowych, też analityków są podzielone. Ktoś mówi, że ta wielka ofensywa rosyjska cały czas trwa, z kolei inni zapowiadają jakiś nowy, większy atak gdzieś w połowie wiosny. Jak oceniasz sytuację? Z tego mojego pobytu wynika, że z rozmów z bardzo wieloma żołnierzami, w tym oficerami, wynika, że tak naprawdę ta nowa wielka rosyjska ofensywa rozpoczęła się już na początku lutego. Na całej linii frontu doszło do bardzo silnej eskalacji walk. Natomiast na szczęście ta ofensywa jak dotychczas nie przyniosła praktycznie żadnych rezultatów. Wojskom rosyjskim na żadnym odcinku linii frontu nie udało się przełamać ukraińskich linii obrony. Choć kiedy ja przyjeżdżałem na początku lutego do Kramatorska na Donbas, sytuacja rzeczywiście była bardzo napięta. Były obawy, że Rosjanie będą w stanie zająć Bachmut, że będą w stanie w związku z tym przysunąć się do Kramatorska, do Słowiańska, do Konstantyniwki i rozpoczną ostrzał artyleryjski tych miast. Pojawiły się również bardzo mocne obawy, że Rosjanom uda się przebić na odcinku od strony okupowanej Kremiennej w stronę Łymania. Gdyby tutaj linia frontu się załamała, to z kolei wojska rosyjskie ponownie znalazłyby się na północ od Słowiańska i również z tej strony mogłyby atakować to miasto. Zgodnie z informacjami przekazywanymi zarówno przez ukraiński sztab generalny, ale też chociażby brytyjski wywiad, luty był najkrwawszym miesiącem tej wojny. Szacuje się, że dziennie ginęło około 800 rosyjskich żołnierzy. Jeżeli chodzi o straty armii ukraińskiej, to one były oczywiście mniejsze. Ja przyznam szczerze, że nie do końca opieram się na danych podawanych przez ukraiński sztab generalny. Nie będę ukrywał, uważam, że one są zaniżane i że te straty są wyższe niż oficjalnie podawane przez Kijów. To też wynika z moich rozmów, które odbyłem na froncie. Natomiast na pewno to są straty mniejsze niż straty wojsk rosyjskich. Nie zmienia to faktu, że w lutym dziennie ginęło ponad 1000 żołnierzy, licząc łącznie ukraińskich obrońców i rosyjskich najeźdźców. Także niezwykle krwawe walki, które jednak nie przyniosły Kremlowi sukcesu. Oczywiście one w dużej mierze, i to jest przerażające, wykrwawiają armię ukraińską, ale linia frontu nie uległa zmianie. Zima się kończy, przed nami okres wiosennych roztopów, okres, kiedy donbaskie stepy i pola zamienią się w ogromne błota. A zatem wydaje się, że w najbliższym czasie Rosja nie będzie w stanie już po prostu z przyczyn technicznych prowadzić tej nowej, czy tej kolejnej fazy ofensywy. I z kolei to daje siłom ukraińskim czas po pierwsze na uzupełnienie strat, ale po drugie daje również czas na to, żeby na linię frontu wreszcie trafił ciężki sprzęt z zachodu. Myślę tutaj przede wszystkim o czołgach Leopard, ale również Challenger. To daje czas na to, żeby czołgiści, którzy szkolili się do obsługi tych czołgów, również mogli dotrzeć na linię frontu.
I wszystko wskazuje na to, że w momencie, kiedy grunt wyschnie, to strona ukraińska rozpocznie kolejny etap kontrofensywy, próbując, miejmy nadzieję, skutecznie próbując wyzwolić ziemie okupowane przez rosyjskich barbarzyńców. Kiedy ja przyjeżdżałem na Donbas, jak wspomniałem, sytuacja była bardzo napięta. Widziałem też pewien pesymizm w rozmowach z żołnierzami. Ja nie mówię, że tutaj były niskie morale. Determinacja była ogromna, ale była pewna obawa, co się może wydarzyć. Wszyscy powtarzali, że niestety te dostawy uzbrojenia z Zachodu przychodzą za późno, że są również problemy, jeżeli chodzi o zapasy amunicji, w tym amunicji artyleryjskiej, że sytuacja jest bardzo trudna. Tak to wyglądało na początku lutego, kiedy wyjeżdżałem na początku marca, te nastroje były już zupełnie inne. Żołnierze mówili, że przetrwali ten najgorszy moment, ten najcięższy moment i że teraz rzeczywiście nie tylko będą w stanie się skutecznie bronić, ale również przeprowadzić nową kontrofensywę. Także w mojej ocenie ten miniony miesiąc był rzeczywiście kluczowy. To był moment bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o sytuację wojsk ukraińskich, ale wszystko wskazuje na to, że dzięki ogromnemu poświęceniu ukraińskich żołnierzy udało się wytrzymać tę rosyjską nawałnicę. Rosjanie też popełnili oczywiście szereg błędów. Oni się zupełnie nie uczą na tych błędach, które popełnili na poprzednich etapach inwazji. Tutaj chociażby myślę o klęsce w bitwie pancernej pod Wuhledarem, jak ujawnił dziennik New York Times. Ja zresztą też o tym wcześniej już słyszałem od żołnierzy. Tam Rosjanie mogli stracić nawet 130 sztuk czołgów i transporterów opancerzonych. Przede wszystkim dlatego, że próbowali atakować jadąc kolumnami czołgów po rozminowanych drogach. W momencie, kiedy zbliżali się do pozycji ukraińskich, pierwszy czołg był niszczony, pozostałe próbowały objechać ten pierwszy palący się czołg, zjeżdżały na pola, które już były zaminowane. I to jest identyczny błąd, jaki Rosjanie popełnili w trakcie nieskutecznej ofensywy na Kijów na przełomie lutego i marca ubiegłego roku. Także to pokazuje, że Rosjanie kompletnie się nie uczą, popełniają te same błędy, na całe szczęście oczywiście, a jednocześnie Ukraińcy bardzo skutecznie na poziomie taktycznym prowadzą tę obronę, skutecznie wciągają Rosjan w pułapki, wykorzystują właśnie tę pewną nieudolność wojsk rosyjskich. I to również zadecydowało o tym, że luty w mojej ocenie był miesiącem jednak dla armii ukraińskiej zwycięskim. Właśnie tych błędów Rosjanom życzę coraz więcej. A jeżeli chodzi, właśnie wspomniałeś o dostawach broni z Zachodu, jak postrzegany jest Zachód, Unia Europejska i NATO przez ludzi, których spotykasz, przez wojskowych? Bo w przestrzeni medialnej ukraińskiej panują takie skrajności. Ktoś mówi, brzydko mówiąc, że NATO, Unia Europejska są do niczego, bo bardzo często broni jest za mało, za długo są podejmowane decyzje, z kolei inni mówią, że też jakby trzeba z wyrozumiałością do tego tematu podchodzić, też nie o wszystkim można publicznie mówić. Tak, oczywiście. Z jednej strony ja rozmawiając z żołnierzami na froncie bardzo często słyszę słowa podziękowania za to wsparcie, którego państwa zachodnie udzielają Ukrainie. Tutaj też bardzo często te podziękowania są kierowane bezpośrednio do Polski. Żołnierze doskonale sobie zdają sprawę z tego, że Polska od pierwszego dnia tej pełnoskalowej inwazji jest adwokatem Ukrainy na arenie międzynarodowej, że zawsze od samego początku naciskała na partnerów z NATO, aby przekazywać jak największej ilości uzbrojenia, żeby tutaj się nie ograniczać, tylko właśnie zapewnić Ukrainie wszystko, co jest potrzebne armii ukraińskiej do wygrania tej wojny. Z drugiej strony, tak jak wspomniałem, no niestety wielu żołnierzy mówiło, że ta decyzja o przesłaniu czołgów po prostu zapadła zbyt późno. Tutaj w pierwszym rzędzie z uwagi na, zaryzykuję to słowo, pewną kunktatorską postawę Berlina, który próbował tę decyzję zablokować, który nie chciał nie tylko samemu przekazać czołgów, ale również nie udzielał zgody innym państwom członkowskim NATO, posiadającym niemieckie czołgi Leopard, na to, żeby ten sprzęt na Ukrainę wysyłały. Gdyby te czołgi dotarły 2 miesiące wcześniej, to sytuacja na froncie mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. To nie armia ukraińska broniłaby się przed rosyjskimi szturmami, ale być może sama wykorzystałaby te miesiące zimowe na dokonanie kontrofensywy. Także niestety tutaj znowu Zachód, a w szczególności mówią to Niemcy, no, należy myślę o tym jasno powiedzieć, po prostu swoją taką znowu próbą powrotu do polityki nieeskalowania konfliktu doprowadził do sytuacji, że ten konflikt będzie trwał dłużej, że Rosja dłużej będzie okupowała ukraińskie terytoria. Pamiętajmy, że każdy dzień tej okupacji oznacza cierpienia i śmierć dla mieszkańców tych rejonów. Przecież każdego dnia Rosjanie deportują mieszkańców terytoriów okupowanych, w tym deportują dzieci. W tym momencie wiemy, że te liczby są już ogromne. Nawet mówi się, że mogło być około 200 tysięcy dzieci, być może nawet więcej. Codziennie ktoś jest torturowany, codziennie ktoś jest bity, codziennie ktoś jest zabijany. Każdy dzień trwania tej wojny oznacza cierpienie niewinnych ludzi, dlatego tak dla mnie osobiście absolutnie zarówno politycznie, ale też etycznie i moralnie
Niedopuszczalne jest to, żeby dostawy tej pomocy opóźniać. Ja uważam, że Ukraina powinna otrzymać jak najszybciej każdą broń, o jaką poprosi. W tym momencie, jak wiemy, trwają rozmowy na temat potencjalnie, ewentualnie przekazania samolotów bojowych, w tym amerykańskich F-16. Miejmy nadzieję, że decyzje zapadną szybko, bo jak mówię, za opieszałość płacą dzisiaj przede wszystkim niewinni Ukraińcy. Wojna jest niestety bardzo okrutna. Jeżeli chodzi o morale i taki stan emocjonalny, wydaje mi się, że na zachodniej Ukrainie, ale też wszędzie tam, gdzie jest spokojniej, gdzie nie ma codziennych ostrzałów rakietowych, ludzie czują takie zmęczenie od wojny. I poniekąd to rozumiem, ale z drugiej strony, jak się zaczynam zastanawiać, co się dzieje na terenach okupowanych czy na terenach przyfrontowych, to rozumiem, że nie mamy prawa moralnego narzekać, bo jest tutaj naprawdę dobrze i spokojnie. A jak wygląda właśnie sytuacja wśród ludzi, z którymi się ty spotykasz? Jakie są nastroje, jaka atmosfera? Tak, oczywiście. No, nastroje na zachodniej Ukrainie są zupełnie inne. Zresztą to też dla mnie jest zawsze szokujące, kiedy chociażby przyjeżdżam do Lwowa, to można odnieść wrażenie, że gdzieś tej wojny nie ma, że o ile nie wyją syreny alarmów przeciwlotniczych, to że życie toczy się normalnym rytmem. I to jest też oczywiście zrozumiałe. Zresztą ja uważam, że to jest wielki sukces państwa ukraińskiego, że pomimo tej wojny państwo, aparat administracyjny, struktury państwowe cały czas działają, że one się nie załamały, że ludzie w tych rejonach, które nie są bezpośrednio przy linii frontu, mogą w jakiś sposób chociażby połowicznie próbować się normalnie funkcjonować, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, naloty mogą zdarzyć się, uderzenia rakietowe czy ataki z wykorzystaniem dronów mogą zdarzyć się w każdej części Ukrainy. Przecież Lwów też wielokrotnie padał ofiarą takich ataków. Ogromne problemy gospodarcze. Natomiast no, ta wojna w takiej najbardziej okrutnej formie na szczęście nie dotarła na zachodnią Ukrainę i w dużej mierze ona dzisiaj koncentruje się w okolicach linii frontu. Zresztą to jest też taka zdziwiająca sytuacja. No, mamy do czynienia w tym momencie z wojną rzeczywiście pozycyjną, wojną okopową, którą znamy z kart historii z I wojny światowej. I to trochę wygląda tak. Ja w tym momencie przypominam sobie najnowszą ekranizację w oczywiście wybitnej książki Remarka Na zachodzie bez zmian. W tym filmie pojawia się taka scena, kiedy żołnierze zjechali z linii frontu, odpoczywają w takim wiejskim domu około 20 kilometrów od strefy walk i tam życie toczy się względnie normalnym rytmem. Ci żołnierze odpoczywają, mieszkają w domu, mieszkańcy pracują na polach. Wydaje się, jakby ta wojna była bardzo odległa, po czym wracają na linię frontu, przejeżdżają te kilkanaście, 20 kilometrów i trafiają do prawdziwego piekła. I dzisiaj trochę podobnie to wygląda na Donbasie. Nawet będąc w Kramatorsku, ta wojna oczywiście ona jest bardzo odczuwalna, ale jednak tam życie w jakimś stopniu jeszcze się toczy. Na ulicach jest bardzo wielu oczywiście żołnierzy, ale chociażby działają sklepy, działają punkty usługowe, działa nawet komunikacja miejska. Tymczasem przejeżdża się właśnie 20 kilometrów, może 25. Wystarczy zbliżyć się do Bachmutu, znaleźć się w zasięgu artylerii i nagle trafiamy na świat zniszczony, świat, który został przeorany atakami artyleryjskimi. Trafiamy do wymarłych wiosek, znajdujemy się w miejscu, gdzie cały czas słychać huk, gdzie ziemia drży, gdzie w każdej chwili można zginąć w wyniku tych ostrzałów. A więc to przejście pomiędzy strefą bezpośrednio frontową, a tymi terenami położonymi nawet trochę w pewnym oddaleniu jest rzeczywiście nagłe i szokujące. Dla mnie naprawdę, kiedy to obserwowałem, to miałem wrażenie, że przeniosłem się w czasie do okresu I wojny światowej. Chyba nikt naprawdę nie spodziewał się, że w trzeciej dekadzie XXI wieku będziemy świadkami, jeszcze raz powtórzę, w centrum Europy będziemy świadkami wojny pozycyjnej, będziemy świadkami scen żywcem wyjętych z koszmaru I wojny światowej na Zachodzie. To była pierwsza część rozmowy z dziennikarzem, który relacjonuje trwającą wojnę rosyjsko-ukraińską, Tomaszem Grzewaczewskim. Dziękuję serdecznie, a Państwa zapraszam już za tydzień do wysłuchania kolejnej części tej rozmowy, w której porozmawiamy m.in. o polskiej pomocy dla walczącej i broniącej się Ukrainy, a także o scenariuszach zakończenia tej wojny. Do usłyszenia! Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.